Cierpiąca na urojenia stalkerka czy doprowadzona do rozpaczy kobieta wykorzystana przez cynicznego doktora? Który z tych dwóch opisów doktor Maćkówny był prawdziwy? O tym w dzisiejszym odcinku Zbrodni Prowincjonalnych. Dziś będzie może trochę mniej prowincjonalnie, bo historia z miasta, a konkretnie z miasta Lwowa, które było też ośrodkiem kulturalnym wschodniej Polski przedwojennej, miało wyższe uczelnie, wydawnictwa, rozwijała się tu nauka, było wielu wykształconych ludzi, zresztą tacy też są bohaterowie tej historii, ale żeby nie było i żeby warunkowi prowincjonalności stało się zadość, w jednej z kluczowych scen pojawi się krowa. W ogóle mam wrażenie, że z naszej perspektywy ten polski Lwów jest już bardziej taką mityczną, nieuchwytną krainą, światem, który przestał istnieć, bo choć miasto cały czas stoi i ma się dobrze, albo przynajmniej dość dobrze, na tyle dobrze, na ile może w obecnej sytuacji, to dla Polaków, którzy dawniej tam żyli i uważali to miasto za swój dom, nie tylko Polaków zresztą, istnieje już tylko we wspomnieniach, a i tych ludzi, którzy ten przedwojenny Lwów pamiętają, jest już dzisiaj niewielu. I dlatego też chyba, kiedy natrafiłam w przedwojennych gazetach na tę historię, która dziś jest zupełnie zapomniana, pomyślałam, że opowiem wam ją, pomimo że nie dzieje się na wsi, żeby ją trochę ocalić od zapomnienia. Bo jest bardzo interesująca pod względem psychologicznym, społecznym, daje do myślenia, jeśli chodzi o postrzeganie kobiety w tamtych czasach. No i w ogóle myślę, że jest to naprawdę interesujący przypadek. Bardzo jestem ciekawa, co powiedziałby na ten temat współczesny prawnik i w jaki sposób te dowody, które zostały przedstawione przed sądem, zostałyby zinterpretowane i czy dzisiaj ten wyrok byłby taki sam. Ale przenieśmy się do Lwowa przedwojennego, Lwowa w 1929 roku, kiedy doszło do wydarzeń, o których chcę wam opowiedzieć. Było to wówczas miasto liczące 300 tysięcy mieszkańców. Z naszej perspektywy, jeśli przyrównamy to do współczesności, no to nie brzmi to może jak jakaś wielka metropolia, ale na tamte czasy Lwów był trzecim co do wielkości miastem Rzeczpospolitej i też najbardziej zróżnicowanym. I pod względem etnicznym, kulturowym z tych największych polskich miast, w czasach, o których będzie mowa w tym odcinku, czyli na przełomie lat 20. i 30., Polacy stanowili 63% ludności Lwowa, byli więc zdecydowanie najliczniejszą grupą, a drugą co do liczebności byli Żydzi, stanowiący aż 24% mieszkańców. No i na trzecim miejscu zdecydowanie mniej liczna, ale za to bardzo aktywna grupa, czyli Ukraińcy 7,8%. Aktywna szczególnie jeśli chodzi o stawianie oporu polskim władzom. Lwów stał się ośrodkiem kulturalno-politycznym Ukraińców żyjących na terenach Rzeczpospolitej, a także ośrodkiem ukraińskiej konspiracji. I dwudziestolecie międzywojenne było czasem, kiedy te narodowe dążenia Ukraińców przybierały różne, często drastyczne formy, dochodziło do zamachów, do ataków terrorystycznych i ten Lwów był trochę taką beczką prochu. Te napięcia na tle narodowościowym się pojawiały, choć też nie do tego stopnia, żeby to tak mogło trwale zakłócić codzienne, zwykłe życie, no bo to toczyło się w swoim rytmie. Żydzi, Ukraińcy, Polacy mijali się na ulicach, mieszkali obok siebie w kamienicach, pracowali w tych samych miejscach. Wprawdzie jedni chodzili do kościołów rzymskokatolickich, drudzy do cerkwi, jeszcze inni do synagogi. Dla większości ta różnorodność była jednak czymś normalnym. Nie było to jednak na pewno takie sielankowe miasto, w którym wszyscy byli tolerancyjni, a jakim w latach powojennych chcieli je przedstawiać i widzieć miłośnicy legendy Kresów Wschodnich. Choć w tamtych czasach Lwów nie należał, nie był uważany za część Kresów Wschodnich, jakby wtedy się raczej uważało, że to co za Lwowem to są Kresy Wschodnie, no ale dzisiaj to już tak się przyjęło mówić, że wszystkie te ziemie utracone po II wojnie światowej na wschodzie, no to są Kresy. 30 października 1929 roku w godzinach wieczornych na ulicy Potockiego 112, niedaleko klasztoru sióstr bazylianek,
Przechodzień trafia na leżące na ziemi ciało mężczyzny. Gdyby ktoś znał współczesny Lwów i zastanawiał się, gdzie też może znajdować się to miejsce, ta ulica Potockiego, to jest to dziś ulica generała Czuprynki, okolice numeru 101. A zabudowanie dawnego klasztoru bazylianek zajmuje dziś Narodowy Uniwersytet Leśnictwa Ukrainy. W 1929 roku było to nocą miejsce mało uczęszczane, zupełnie pozbawione oświetlenia ulicznego i otoczone zaroślami, które dodatkowo ograniczały widoczność. Przechodzień, który zaalarmował służby, znalazł ciało jeszcze zanim się całkowicie ściemniło, miał więc ułatwione zadanie. Nie był w stanie stwierdzić, czy mężczyzna jest żywy, czy martwy, także na wszelki wypadek wezwał zarówno pogotowie ratunkowe, jak i policję. No i wkrótce w tym ciemnym zaułku zjawiło się mnóstwo ludzi. Począwszy od lekarza z pogotowia, a później przez kolejnych lekarzy, policjantów, śledczych, aż po lokalnych dziennikarzy, którzy mieli swoje wtyczki w policji, dzięki czemu niemal natychmiast mogli się znaleźć tam, gdzie działo się coś wartego opisania. No i takich gapiów, którzy tam się gdzieś kręcili w okolicy i jak zobaczyli, że coś się dzieje, no to się tam gdzieś zbiegli. W międzyczasie zrobiło się już oczywiście całkowicie ciemno. Cała ta watacha ludzi, z których część z pewnością nie była tam w ogóle potrzebna, na początku miała problem, żeby to ciało w ogóle znaleźć w ciemności. Wpadali na krzaki, zderzali się ze sobą, nawoływali. Zakrawało to już trochę na jakąś taką głupawą komedię, zwłaszcza, że denat, jak się okazało, leżał przy samej ścieżce. Miejsce nie było więc najlepsze do prowadzenia akcji ratunkowej ani śledztwa, za to idealne do popełnienia morderstwa po zmroku. Tu w zaroślach po ciemku szansa na to, że ktoś zauważy mordercę, była bardzo niewielka. Wreszcie ktoś wpadł na to, żeby przynieść na miejsce latarki. Brawo. I w świetle udało się wreszcie namierzyć ciało. Lekarz, który jako pierwszy obejrzał ofiarę, stwierdził zgon. I przyczyną tego zgonu była rana postrzałowa w tylnej części głowy. Strzał oddano z pistoletu małego kalibru. Był to strzał, jak spekulowała Gazeta Poranna, skrytobójczy, a więc oddany za plecami ofiary, która prawdopodobnie niczego się nie spodziewała. Ofiarą był mężczyzna w wieku około lat 30, ubrany elegancko w jasny płaszcz i jasny kapelusz. Tajemnica jego tożsamości została zresztą rozwiązana bardzo szybko od ręki, bo miał przy sobie dokumenty, z których wynikało, że był to dr Jarosław Teliszewski, lekarz pracujący na oddziale chorób wewnętrznych w Lwowskim Szpitalu Powszechnym. Zameldowany był niecałe 2 kilometry od miejsca, w którym został znaleziony, w dwupiętrowej kamienicy przy ulicy Szeptyckich 40. Był 31-letnim kawalerem mieszkającym nadal z rodzicami. Jego ojciec był urzędnikiem niższego szczebla. Nie byli bardzo zamożną rodziną, choć jak na tamte czasy i tak radzili sobie lepiej niż wielu. Już samo to, że byli gdzieś zatrudnieni, to było dużo. Jarosław był przystojnym, eleganckim mężczyzną. Jeden z tych, których wszyscy uważają za czarujących. Tak przynajmniej na początku go odmalowywano w prasie. Później ten obraz miał się nieco zmienić. W szpitalu państwowym we Lwowie pracował od roku. Tam zaliczył kilka różnych oddziałów. Niedawno ukończył studia medyczne. Sprawa przedstawiała się więc dość tajemniczo. Od początku było jasne, że nie był to napad na tle rabunkowym. Portfel mężczyzny pozostał nietknięty, podobnie jak jego płaszcz i reszta ubrania. Przypominam, że jest rok 1929, a więc rok, w którym nastąpił krach na giełdzie w Nowym Jorku, który był początkiem wielkiego kryzysu globalnego załamania gospodarczego i Polska jako kraj, który dopiero zaczynał stawać na nogi po odzyskaniu niepodległości, ten kryzys odczuła wyjątkowo mocno i odczuwać go miała jeszcze przez wiele lat. Krach na nowojorskiej giełdzie nastąpił na kilka dni przed znalezieniem ciała doktora Teliszewskiego 24 października 1929 roku, a zatem zwykli obywatele jego skutki mieli dopiero zacząć odczuwać za jakiś czas. Ale życie w Polsce tych najniższych klas, robotników, urzędników niższego szczebla, niższej klasy średniej, było trudne już nawet bez kryzysu. Bezrobocie, niewydolny system więziennictwa, braki kadrowe w policji i jeszcze wiele, wiele innych czynników sprawiały, że przestępczość kwitła. Były to czasy, kiedy złodzieje kradli starą połataną bieliznę ze strychów,
jakieś kufajki, używane ubrania i potem sprzedawali to za grosze na jakichś bazarach, albo po prostu sami to nosili, no bo nie było stać ich na to, żeby kupić sobie ubranie. Także porządne ubranie lekarza z pewnością byłoby dla złodzieja łakomym kąskiem. Tymczasem wyglądało na to, że doktorowi Teliszewskiemu ani ubrania, ani niczego nie skradziono. Dość szybko okazało się, że w sprawę mogła być zamieszana jakaś kobieta. Koło godziny 5 po południu, zanim jeszcze zrobiło się ciemno, kilku przechodniów widziało mężczyznę w jasnym płaszczu spacerującego w tej okolicy z kobietą. Jeden z nich widział później tę samą kobietę, teraz już samą, kiedy szła w kierunku miasta przez łąkę. Szła w pośpiechu, co nie jest niczym podejrzanym, szczególnie kiedy zapada zmrok. Strzałów żadnych nie było słychać, więc świadek nie podejrzewał nawet, że coś tam mogło się wydarzyć. Na pewno nie coś tak drastycznego. Dopiero idąc dalej ulicą znalazł leżącego na ziemi doktora, ale wtedy kobiety już nie było nigdzie w zasięgu wzroku. Nikt nie wiedział, którędy poszła dalej. Gazeta Poranna pytała w nagłówku: mord na tle erotycznym czy politycznym? Tło erotyczne zakładało miłosną schadzkę w krzakach, która z jakiegoś powodu zakończyła się zastrzeleniem amanta przez jego kochankę z pistoletu wyciągniętego z torebki. Na tym etapie nie sposób było spekulować, jaki mógł to być powód. Druga hipoteza śledcza zakładała, że dr Teliszewski padł ofiarą zamachu politycznego. Teoria wydawała się jednak dość mocno naciągana, bo jak można przeczytać w artykule, cytuję: dr Teliszewski, aczkolwiek był narodowym Ukraińcem, jednak nie bardzo sympatyzował z kolegami Ukraińcami. A razu pewnego w czasie kwesty w cerkwi na cele narodowe publicznie wyraził się obelżywie o dwóch kolegach narodowcach. Nie jest wobec tego wykluczone, że właśnie z tej strony wyszło polecenie zamordowania Teliszewskiego i funkcję tę powierzono kobiecie. Mam wrażenie, że ta teoria była dość mocno inspirowana ówczesnymi polsko-ukraińskimi animozjami, które w tamtych czasach przybierały na sile. No bo z tego nie wynika nawet, że był jakimś działaczem, że należał do partii, która miała jakieś antyukraińskie poglądy. Tylko tyle, że nie należał do ukraińskich nacjonalistów i nie chciał wziąć udziału w jakiejś zbiórce. No nie wiem, czy to jest wystarczający powód, żeby organizować na kogoś zamach. Wydaje mi się, że jednak nie. Ale zobaczymy, co się dalej będzie działo. Może naprawdę to był mord na tle politycznym? Nie wiadomo. Wiadomo na pewno, że odnalezienie tajemniczej kobiety było teraz priorytetem w śledztwie w sprawie zabójstwa lwowskiego lekarza i jak zapewniano w gazetach, cała lwowska policja pracowała już nad rozwiązaniem tej sprawy, choć na początku śledztwa nie podano tej informacji do mediów. Przy zamordowanym mężczyźnie znaleziono coś jeszcze. List od kobiety podpisany inicjałami. Autorka listu prosiła Jarosława o przebaczenie z powodu nieporozumienia, do którego miało między nimi dojść. Wywiadowcy zaczęli od rozmowy z rodzicami zamordowanego. Ci wciąż w szoku po tym, co się stało, zdołali wskazać policjantom kobiety, z którymi przyjaźnił się ich syn i które mogły potencjalnie być autorkami listu, w szczególności jedną kobietę. I jeszcze tej samej nocy na lwowskim komisariacie policji pojawiły się dwie panie. Pierwszą była narzeczona doktora, również lekarka, dr Maria Maćkówna, która mieszkała z rodzicami w kamienicy przy lwowskim rynku. Druga to żona kupca z ulicy Kazimierzowskiej, pani Karolina Lejnerowa. Doktor Teliszewski poznał ją latem 1928 roku w Chrebenowie, gdzie spędzał urlop i wynajmował kwaterę obok niej. Okazało się, że rzeczywiście to ona była autorką listu znalezionego przy lekarzu, a jej przeprosiny dotyczyły niefortunnej rozmowy, podczas której nieco się zagalopowała, udzielając Teliszewskiemu rad w jego prywatnych sprawach, czyli w kwestii ożenku z Marią Maćkówną, czy też raczej braku tegoż ożenku. Okazało się, że kobieta ma niepodważalne alibi na czas zabójstwa, więc szybko została zwolniona. No i na miejscu została już tylko Maria Maćkówna. To ona zasugerowała policjantom, jak się okazało słusznie, że list napisała pani Lejnerowa. W ogóle śledczy mieli problem z odczytaniem zachowań Maćkówny. Kobieta wydawała się przez cały czas bardzo roztargniona, udzielała chaotycznych odpowiedzi. Niezbyt chętnie odpowiadała na pytania policjantów albo odpowiadała na nie w taki bardzo okrężny sposób.
Maria Maćkówna miała 28 lat. Urodziła się w 1901 roku we Lwowie. Była wyznania grecko-katolickiego. Ojciec kobiety był elektrotechnikiem i handlował antykami, a jednocześnie pracował jako stróż w kamienicy na rynku we Lwowie. Maćkówna uczyła się w zakładzie sióstr bazylianek, zdała tam maturę, później ukończyła seminarium nauczycielskie i przez rok pracowała jako nauczycielka w prywatnej szkole, żeby w 1922 roku zapisać się na uniwersytet na wydział medyczny. Jakiś nielitościwy dziennikarz określił ją jako kobietę, która nie odznaczała się zbytnią pięknością. Nie wiem, czy tak było. Może tak. Zostały tylko szkice, na których możemy zobaczyć jej podobiznę na tych szkicach. No, nie wydaje się ani brzydka, ani ładna. Ale jeśli w latach 20. ukończyła medycynę jako kobieta i dostała pracę w szpitalu, to musiała być osobą zdolną i wytrwałą, bo to jednak było środowisko zdominowane przez mężczyzn i kobiety musiały się starać dwa razy bardziej, żeby jeśli nawet nie doceniono to, co robią, to przynajmniej to zaaprobowano. Pracowała w tym samym szpitalu co Teliszewski, zatrudnili się tam w podobnym czasie. Najpierw została skierowana na oddział chorób nerwowych, następnie na oddział okulistyczny, a w końcu na dermatologiczny. Pytana przez policję kobieta przyznała, że miała kiedyś stary pistolet, ale nie wie, gdzie on się znajduje, co od razu zapaliło lampkę. Policjanci postanowili nie mówić kobiecie, że dr Teliszewski nie żyje i obserwować jej reakcję. Powiedzieli jej tylko, że mężczyzna jest ranny w rękę i że ktoś do niego strzelał i wtedy Maria zemdlała. Swoją drogą ciekawe, że dzisiaj kobiety jakoś tak rzadziej mdleją niż kiedyś. Wiem, że się mówi, że dawne omdlenia były nieraz spowodowane noszeniem gorsetów, które były zbyt ciasno wiązane i przez to utrudniały oddychanie. No ale już w dwudziestoleciu międzywojennym młode kobiety raczej gorsetów nie nosiły i odnoszę wrażenie, że przez wieki to omdlewanie to była taka wielka mistyfikacja, którą kobiety podtrzymywały przed mężczyznami, utrzymując ich w przekonaniu, że niewiasty są takie skore do tracenia przytomności i jakoś tak wygodnie omdlewały akurat wtedy, kiedy było im to na rękę, kiedy chciały zyskać na czasie, odsunąć od siebie jakiś problem. No i trudno mi się oprzeć wrażeniu, że właśnie o to chodziło w przypadku tego omdlenia Maćkówny. Kiedy kobieta odzyskała przytomność, prosiła o możliwość zobaczenia się z narzeczonym. No było to oczywiście niemożliwe z wiadomych względów, ale policja jeszcze do następnego dnia utrzymywała Maćkównę w niewiedzy, cały czas ją przesłuchując. Kobieta zarzekała się, że nie było jej tego dnia na ulicy Potockiego, że nie spacerowała z doktorem Teliszewskim. Do domu została zwolniona koło godziny 3-4 w nocy, jako że w tamtym momencie nie było jeszcze podstaw do zatrzymania jej w areszcie. Jednak zanim Maria opuściła komisariat, policjanci zauważyli na jej nodze świeżą ranę. Tak się składało, że świadkowie widzieli, że owa pani, która w pośpiechu oddalała się przez łąkę, w pewnym momencie zaplątała się w druty od przewróconego ogrodzenia, które tam się gdzieś walały. Maria podała jakieś niewinne wytłumaczenie dla tej swojej rany, no ale oczywiście policjanci zapamiętali sobie ten szczegół. Następnego dnia Maćkówna dowiedziała się oczywiście na mieście, że Teliszewski nie żyje i wtedy sama zgłosiła się na komisariat i przyznała do popełnienia zbrodni. Ale do wyjaśnienia tego, dlaczego tak naprawdę doszło do zbrodni, wciąż było jeszcze daleko. Według tej wersji, która obiegła Lwów w pierwszych dniach listopada, feralnego dnia Maria Maćkówna miała powiedzieć swojemu narzeczonemu, że zrywa zaręczyny po 8 latach związku, latach, po których data ślubu wciąż pozostała nieustalona. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji miało być jego odejście ze szpitala, co kobieta uznała za brak odpowiedzialności. Zresztą już wcześniej przekonała się, że Jarosław jest lekko duchem, niczego nie traktuje poważnie i stwierdziła, że ich związek nie ma przyszłości. Niczym w XIX-wiecznej powieści zażądała od Teliszewskiego zwrotu listów, które do niego wysyłała. Mężczyzna jednak odmówił. Ten rytuał zwracania listów przy zrywaniu znajomości to jest dzisiaj coś niesamowicie archaicznego i trudnego do zrozumienia. Dzisiaj można, nie wiem, co najwyżej wykasować konwersację na Messengerze, no ale w tamtych czasach każda nieszczęśliwa historia miłosna musiała się zakończyć żądaniem zwrotu listów. Nie wiem, co ci ludzie w tych listach musieli pisać, że takim zależało na tym, żeby je
dostać z powrotem. Trudno powiedzieć, czemu Teliszewski nie chciał tego zrobić. Prawdopodobnie miała to być wyłącznie jakaś złośliwość, chęć zachowania kontroli nad sytuacją przez porzuconego mężczyznę. Dalej historia podejrzanej stawała się nieco mętna. Twierdziła, że tego popołudnia, kiedy zginął Jarosław, udała się do swojej krawcowej, która, tak się akurat złożyło, miała zakład przy tej samej ulicy, przy której mieszkał Teliszewski. Maria chodziła tam dość często. Już się z tą krawcową trochę zaprzyjaźniła, opowiadała jej o swoich sprawach, głównie o problemach z narzeczonym. Przyznała, że liczyła, że go tam może spotkać, ale jak go zobaczyła wychodzącego z kamienicy, to nie podeszła, żeby z nim porozmawiać, tylko postanowiła iść za nim. Całkowicie normalne zachowanie. Maćkówna twierdziła jednocześnie, że poszła tamtędy, bo chciała odebrać świadectwo pracy z miejsca, w którym poprzednio pracowała, bo okazało się, że 17 października i Maćkówna, i Teliszewski oboje złożyli wymówienie w szpitalu. Mężczyzna twierdził, że otrzymał inną posadę, z kolei Maria, że oddział skórny jest dla niej obrzydliwy i że jest przepracowana. No także teraz, kiedy miała szukać innej pracy, to potrzebowała referencji. No i tak przypadkiem akurat go śledziła i nie śledziła. Brzmi to nieco pokutliwie, no ale niech tam, jeszcze do tego wrócimy. Lekarz szedł najpierw w stronę dworca kolejowego według Marii. Jak się spojrzy na mapę Lwowa, to nie ma to żadnego sensu, bo dworzec kolejowy znajduje się jakieś 15 minut od miejsca, w którym mieszkał Teliszewski, i to w stronę dokładnie przeciwną do miejsca, w którym znaleziono jego ciało. I z dworca trzeba tam wyjść godzinę. Później pojawiło się wyjaśnienie, że on poszedł na dworzec. Nie wiadomo po co, bo Maćkówna tam go straciła z oczu. A tak w ogóle to ona tam poszła, bo nagle sobie pomyślała, że może dzisiaj przyjedzie jej siostra, więc ją odbierze z dworca. Choć wcale nie były umówione na jej przyjazd i ona w ogóle nie przyjechała. No nie oszukujmy się, brzmi to jak ściema. Później Maria poszła właśnie po to świadectwo pracy, no i ponownie spotkała Jarosława w okolicach klasztoru sióstr bazylianek, do którego, tak się przypadkiem składało, przy klasztornej szkoły sama uszczęszczała, więc znała to miejsce bardzo dobrze. Zawołała Jarosława, bo po tych wszystkich godzinach, kiedy za nim szła, nagle stwierdziła, że jednak mu się ujawni. Podeszła, żeby z nim porozmawiać. Mężczyzna miał się zezłościć i zacząć jej robić wymówki. Ponownie odmówił oddania jej listów i oświadczył, że nie wie, co traci, porzucając go. Wszystko to wciąż brzmi bardzo powieściowo. To, co wydarzyło się później w gazecie porannej, zostało opisane następująco. Po chwili szorstkim tonem zawołał: odejdź stąd, marsz. Na dźwięk tych słów pani Maria oparła się o słupek i jeszcze zawołała: sław! Ponieważ doktor T. nie odwrócił się, lecz szedł dalej, wówczas, jak twierdzi, machinalnie wyjęła z torebki Browning kalibru 6,35 i z odległości mniej więcej 1 metra strzeliła. Skutków strzału już nie widziała i w ogóle nie wie, co się dalej z nią działo, i nawet nie wie, w jaki sposób dostała się do domu. Dopiero w mieszkaniu przyszła do siebie. Twierdziła, że nie wiedziała, czy strzał, który oddała, był celny, nie wiedziała, czy mężczyzna upadł na ziemię, czy był ranny. No po prostu nic, była w szoku. W ciągu kolejnych miesięcy na światło dzienne zaczęły wychodzić kolejne szczegóły dziwnej relacji dwojga lekarzy, a opinia publiczna, co ciekawe, skłaniała się coraz bardziej ku morderczyni. Swoją posadę w lwowskim szpitalu Teliszewski zawdzięczał Marii Maćkównie, chociaż w szpitalu mało kto wiedział o łączącej ich relacji. I to można oczywiście tłumaczyć profesjonalizmem, tym, że zajmowali się w szpitalu swoją pracą, a nie flirtami. I to też były takie czasy. Lwów był takim miastem plotkarskim, trochę taką bańką. Jak się należało do jakichś kręgów, jakiejś grupy zawodowej, no to znało się praktycznie wszystkich innych, którzy w tym mieście byli z podobną profesją związani. Te sprawy damsko-męskie wciąż były traktowane dość surowo w tamtych czasach. To nie był jakiś wyzwolony Berlin czy Paryż. A zresztą pewnie nawet w tym Berlinie i Paryżu też nie wszyscy tacy znowu wyzwoleni byli. Tu wciąż królowały poglądy raczej konserwatywne. O pewnych sprawach nie wypadało w ogóle mówić. Także to, że Maria i Jarosław nie obnosili się ze swoim narzeczeństwem, mogłoby być zrozumiałe i zupełnie niewinne. Jednak jak się więcej na ten temat dowiaduje, to okazuje się, że było to jednak trochę dziwne.
bo Maria i Jarosław studiowali medycynę na jednym roku i przez cały ten czas utrzymywali przed innymi studentami, że są kuzynami. Maria powiedziała, że robili tak, żeby ludzie nie interesowali się nimi. Czemu w ogóle ktoś miałby się nimi interesować? Trochę to wygląda tak, jak gdyby jedno z nich lub oboje chcieli sobie zostawić furtkę na wypadek, gdyby się trafił ktoś lepszy. Policja przeszukała mieszkanie Maćkówny i znalazła wśród jej papierów list podpisany przez panią doktor, w którym ta zobowiązuje się do wypłacenia doktorowi Tyliszewskiemu sumy 5000 dolarów tytułem posagu do 15 marca 1929 roku. Jak na tamte czasy to był wielki majątek. Nie wiadomo skąd skromna lekarka z robotniczej rodziny miałaby taką sumę pieniędzy wziąć. Gazety spekulowały, że liczyła na to, że dostanie je od stryja, który wyjechał do Ameryki, no ale wiadomo jak to bywa z tymi wujkami i ciociami w Ameryce. Potem się okazuje, że wcale nie są tacy bogaci, jak wszyscy myśleli i że w ogóle nie wszyscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych są milionerami, a nawet jeśli ci krewni mają jakieś pieniądze, no to nie po to, żeby utrzymywać z nich wszystkich siostrzeńców, bratanków, ciotki i wujków, którzy zostali w Polsce. Tym razem wujek z Ameryki widocznie nie spełnił pokładanych w nim nadziei, co niekorzystnie wpłynęło na plany matrymonialne tej chyba nie do końca dobrze dobranej pary, w szczególności ostudziło zapał doktora do żeniaczki z Maćkówną, którą znał już od dawna i z którą łączyły go raczej koleżeńskie stosunki niż jakaś wielka miłość i namiętność. Para poznała się w 1920 roku, kiedy Jarosław Tyliszewski był jeszcze uczniem gimnazjum. Uczniem dość tępym, należy zauważyć. Brat Marii pomagał mu przygotować się do matury, którą zdawał 3 razy i dopiero za trzecim jakoś udało mu się wymęczyć. Zaręczyli się 2 lata później, po maturze. Rodzice obojga narzeczonych nie byli jakoś szczególnie przychylni temu związkowi. Mężczyzna był jednak gotów ożenić się z Marią już wtedy, tylko że problem polegał na tym, że nie mieli pieniędzy i oboje chcieli studiować. Wspólnie poszli na medycynę i skończyli ją w 1928 roku. Promowali się na doktorów medycyny i równocześnie rozpoczęli praktykę lekarską w szpitalu. Rodzina i przyjaciele Jarosława za Marią nie przepadali. Byli zdania, że kobieta mu się narzucała, chciała go złapać na męża. O ile na początku pewnie faktycznie mógł być w niej zakochany, no to z wiekiem zauważył, że kobieta jest bardzo zaborcza, że jako jej mąż nie byłby w stanie nic robić, nawet praktykować medycyny, bo Maria byłaby zazdrosna o każdą pacjentkę. Oczywiście można się zastanawiać, czy ta zaborczość wynikała z jej charakteru, czy bardziej z tego, że próbowała na siłę przytrzymać narzeczonego, czuła, że ten jej się wymyka, że w tym związku nie może czuć się pewnie i dlatego tak jakoś nerwowo reagowała. Gdyby się czuła kochana i bezpieczna, być może wcale by się tak nie zachowywała. Jakby nie było, w końcu Jarosław poczuł się osaczony, zaczął unikać jej jak ognia. Sąsiadów i znajomych prosił, żeby jeśli ich będzie pytała, nie mówili gdzie jest, dokąd poszedł, w ogóle nie udzielali jej żadnych informacji na jego temat. W szpitalu Maria miała oczywiście jakieś swoje koleżanki, które wiedziały co nieco o jej prywatnych sprawach. Wkrótce już coraz więcej pracowników szpitala obserwowało pewną sytuację, z której trochę się podśmiewali, ale też trochę uważali ją za niesmaczną, a mianowicie kiedy po skończonym dyżurze Maria Maćkówna czekała przed głównym wejściem na swojego narzeczonego, ten wymykał się ze szpitala tylną bramą. Prasa spekulowała, że doktor Tyliszewski, straciwszy nadzieję na pokaźny posag, zaczął się odsuwać od swojej narzeczonej. Nie miał jednak dość przyzwoitości, żeby ten związek zakończyć, szczególnie, że kobieta wciąż czasem w czymś mu pomagała, więc wolał mieć ją w odwodzie. Maria twierdziła, że był o nią zazdrosny, że nie zgadzał się na zerwanie, a jednocześnie nie chciał mówić o ślubie i to sprawiało, że kobieta czuła się osaczona, uwięziona w tej toksycznej relacji i zaczęła dochodzić do wniosku, że zbrodnia będzie jedynym sposobem, żeby się uwolnić od Tyliszewskiego. Najpierw próbowała popełnić samobójstwo, ale ostatecznie w końcu stało się tak, że strzeliła do swojego ukochanego. Maria przyznała, że postrzeliła go z pistoletu, który kupiła kiedyś, bo chciała popełnić samobójstwo. Po tym jak strzeliła do doktora, wyrzuciła broń gdzieś w drodze powrotnej, ale nie umiała wskazać konkretnego miejsca. Odmalowana w ten sposób historia wzbudziła niemałą sensację we Lwowie. Przystojny lekarz lekkoduch, o którym nawet jego własny ojciec miał powiedzieć, że sam sobie zasłużył na swój los. Wykorzystana panna, wpędzona w lata, jak to się mówiło, manipulowana przez chciwego doktorka, który nie miał nic przeciwko temu, by
być jej utrzymankiem, ale już żenić się z nią nie zamierzał. Pojawiały się też głosy, według których Maćkówna była desperatką, wariatką, która w ogóle sobie ubzdurała to, że co się łączy z przystojnym lekarzem, który chciał być jedynie jej przyjacielem, że natarczywa kobieta robiła wszystko, by osaczyć doktora, uzależnić od siebie i w końcu zmusić do ożenku, a kiedy ten ostatecznie odebrał jej nadzieję, postanowiła go zabić. Zwracano uwagę na to, że Teliszewski zrezygnował z pracy w lwowskim szpitalu, żeby uwolnić się wreszcie od tego narzeczeństwa, z którego już wiadomo było, że nic nie będzie. Jarosław mówił, że są za biedni, żeby było ich stać na wspólne życie, choć w rzeczywistości nie było to chyba główną przeszkodą. Bardziej tą przeszkodą był brak chęci, żeby się odciąć od narzeczonej, chciał opuścić Lwów. Szczególnie, że w tutejszym szpitalu niejednokrotnie słyszał od starszych kolegów wymówki w związku z tym, jak traktuje Maćkównę. Ci, którzy znali prawdę o ich relacji, pytali go, czy aby już nie czas, żeby się wreszcie z nią ożenił. Jego postawa zaczynała budzić zgorszenie, negatywnie wpływała na jego opinię, a w tamtych czasach jeszcze wciąż reputacja była dla lekarza bardzo ważna. W konserwatywnych raczej kręgach lwowskich zwodzenie panny i pędzanie jej w lata nie było w dobrym guście. Także, żeby móc wszystko zacząć od nowa, doktor Teliszewski musiał po prostu opuścić Lwów. Planował wyjechać do Dubna i podjąć pracę w tamtejszym szpitalu. A kiedyś w przyszłości marzył mu się wyjazd do Berlina. Ale jak już wiemy, nie miał szansy, żeby to zrobić. Wszyscy we Lwowie liczyli na to, że sprawa w sądzie ujawni, jak to było naprawdę. No i ten wyczekiwany proces rozpoczął się 24 kwietnia 1930 roku i zgromadził taką publiczność, o jakiej mogły jedynie marzyć teatralne czy kinowe premiery. Zresztą zapowiedź relacji z procesu, która ukazała się w gazecie, została zredagowana i złożona, tak jak się to robiło właśnie z zapowiedziami filmów i sztuk w gazetach. Dziś to byłby taki mroczny trailer. No i ta zapowiedź brzmiała w ten sposób. Przypominam, że to jest autentyczna zapowiedź prawdziwego procesu w sprawie zabójstwa. Ta, która zabiła. Dramat duszy kobiecej, targanej sprzecznymi uczuciami miłości i zemsty. Dramat, którego wstrząsającym zakończeniem były strzały przy ulicy Potockiego i skrytobójcza śmierć lekarza doktora Jarosława Teliszewskiego, zastrzelonego przez narzeczoną swą dr Marię Maćkównę, znajduje ostateczny epilog przed sądem przysięgłych we Lwowie. I pod spodem, już w tonie nieco mniej dramatycznym, można było przeczytać, że w gazecie porannej będzie można przeczytać spowiedź tej, która zabiła, spowiedź w formie szczegółowych zeznań sądowych, specjalnie delegowany na salę sądową rysownik urozmaici sprawozdania oryginalnymi rysunkami. Żeby jeszcze podnieść to poczucie fikcji, wstęp na rozprawę był biletowany, co zdarzało się w tamtych czasach przy takich głośnych procesach dość często. Te rozprawy to był taki ówczesny Netflix. Publiczność przybyła na godzinę wcześniej, by zająć najlepsze miejsca. Sala była wypełniona do ostatniego siedzenia i jak zauważa reporter Gazety Porannej, 3/4 widowni stanowiły kobiety. Choć warto zauważyć, że ława przysięgłych składała się wyłącznie z mężczyzn. I ogólnie adwokaci, eksperci, sędzia, wszystko to sami mężczyźni. W tamtych czasach nie było w tym systemie praktycznie miejsca dla kobiet, ewentualnie jako stenotypistki, prokolantki czy inne sekretarki. Wszyscy byli ciekawi, jak też wyglądała oskarżona, także wprowadzenie jej na salę sądową spowodowało wielkie poruszenie. Choć już sam wygląd Marii Maćkówny szczególnie poruszający nie był. Była to drobna, szczupła kobieta o czarnych włosach obciętych zgodnie z ówczesną modą, czyli na boba. Miała na sobie nobliwą czarną sukienkę z białym kołnierzem i sprawiała wrażenie bardzo nerwowej. Powody do zdenerwowania zresztą miała. Nie mamy zdjęć z sali sądowej, za to Gazeta Poranna zgodnie z zapowiedzią drukowała podobizny sporządzane przez rysownika Fryza Kleinmana. Możecie je zobaczyć na Instagramie i Facebooku Zbrodni Prowincjonalnych. Maria opowiedziała wkrótce o swoim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, a także o początkach znajomości z Teliszewskim. Kiedy się poznali, była jeszcze nastolatką, pensjonarką, poznali się przez wspólnego znajomego i wkrótce chłopak zaczął się starać o jej względy. Później razem poszli na studia.
Ciekawe jest to, co powiedziała o tych studiach, bo to dobrze pokazuje, jak Maria myślała o swoim narzeczonym i jakie miejsce w jej życiu zajmował. Cytuję: w roku 1928 on promował się przede mną. Uczyniłam to celowo, gdyż nie chciałam, by on, jako mężczyzna starszy ode mnie, z którym się razem uczyłam, pozostał w tyle za mną. Aby więc go nie narazić na jakieś drwiny, wstrzymałam się od złożenia 3 egzaminów. Po zdaniu egzaminów Jarosław rozpoczął praktykę w szpitalu i para, która w czasie studiów spędzała większość czasu wspólnie, teraz zaczęła się widywać już coraz bardziej sporadycznie. Maria przyznała, że zwykle to ona przychodziła pod szpital i czekała tam na swojego ukochanego, po czym odprowadzała go do domu. Nie brzmi to tak, jakby dr Teliszewski był szczególnie zaangażowany na tym etapie ich znajomości. Podczas procesu nie oszczędzono Marii też konfrontacji z zeznaniami świadków, którzy widzieli, jak Teliszewski ucieka przed nią tylnymi drzwiami, ale na to, jak właściwie na wszystko, Maria miała też gotowe wytłumaczenie. Tamtego dnia koledzy mieli szydzić z Jarosława, że ciągle ktoś na niego wyczekuje pod szpitalem i dlatego do niej nie wyszedł, ale potem przyszedł prosto do jej mieszkania i jej opowiedział o tym wszystkim. Powiedział jej, że nie chce, żeby go ciągle z nią widywano pod szpitalem, bo wszyscy się z niego śmieją. No i tutaj właśnie często się to powtarza, że Maria nie chciała, żeby ktoś się z niego śmiał, że nie chciała, żeby ktoś z niego drwił. Wygląda to tak, jak gdyby ten Jarosław był wyjątkowo przeczulony na tym punkcie, że może zostać ośmieszony i albo tak jej mówił i była to taka wymówka, żeby ona po prostu pewnych rzeczy nie robiła, które były mu nie na rękę. Ona twierdziła, że pomimo tego, co się wydarzyło, Jarosław spędzał u niej wszystkie wolne od pracy chwile, nigdy jej nie unikał, jak twierdzili złośliwi. No strasznie tu jest dużo tego mówienia o ukrywaniu ich związku z takich jakichś nie do końca zrozumiałych powodów. Gdyby Teliszewski faktycznie miał szczere zamiary i planował poślubić Marię, to raczej by mu nie przeszkadzało to, że jest z nią widywany. To wyglądało bardziej tak, jak gdyby się jej wstydził. Nie chciał, żeby ktoś wiedział, że coś ich łączy, no bo nie planował tego kontynuować. A ona albo nie chciała tego przyjąć do wiadomości, albo wciąż z jakiegoś powodu była przez niego zwodzona. Może z takiego powodu, że wsparcie Marii było mu po prostu na rękę i korzystał z niego od wielu lat. W czasie studiów narzeczona pomagała mu w nauce, kupowała książki, z których wspólnie korzystali. Niejednokrotnie też dawała mu niewielkie kwoty na codzienne wydatki, wyjścia do kawiarni, bo jak mówiła, znowu nie chciała, żeby koledzy się z niego śmiali, że ma puste kieszenie. Co do owych przyrzeczonych $5000, na które podpisała zobowiązanie, znowu Maria potrafiła wszystko wytłumaczyć i przedstawić jako zupełnie niewinne. Przedstawiła to jako taki inside joke, ich wewnętrzny żart. Rozmawiali kiedyś o tym, że w sferach lekarskich panuje przekonanie, że każdy młody lekarz dostaje w posagu $5000. No i wtedy Maria w żartach spisała to takie zobowiązanie. Dla wszystkich było jasne, że takiej kwoty nigdy nie byłaby w stanie zgromadzić, że nie miałaby jej skąd wziąć. Także branie tego papieru na poważnie uważała za śmieszne. Obrona robiła wszystko, żeby ukazać ofiarę jako tego, który w tym związku był agresywny, kontrolujący, nieuczciwy. Obrońca pytał Marię o to, czy to prawda, że Jarosław kiedyś się uderzył w twarz na ulicy, czy brał od niej pieniądze, czy był zazdrosny, rysując obraz człowieka, który niejako zasłużył na swój los. Jednym słowem, adwokat Maćkówny uprawiał podręcznikowy victim blaming, której to nazwy wtedy jeszcze nikt w Polsce nie używał. W Polsce nazywało się to odwracaniem kota ogonem. A Maria Maćkówna doskonale potrafiła odnaleźć się w roli ofiary. Odpowiadała na siedząco, twierdząc, że nie ma siły ustać na nogach, że nie pozwala jej na to zdrowie. Raz zemdlała, opowiadała o tym, że planowała popełnić samobójstwo z powodu cierpień, na jakie naraził ją w ciągu ostatnich tygodni swoimi scenami zazdrości dr Teliszewski. Maria upierała się, że ona sama nigdy nie była zazdrosna o Jarosława i że pozostawiała mu wolność. Gdyby przestał ją kochać, mógł odejść w każdej chwili. Mówiła, że było dokładnie na odwrót, że to Teliszewski robił jej sceny zazdrości. Opowiadała o tym, jak któregoś dnia przyszedł do niej do mieszkania z pistoletem i chciał popełnić samobójstwo, ale wytrąciła mu pistolet z ręki i kula utkwiła w suficie. Za chwilę dowiemy się, że Jarosław zupełnie inaczej opowiadał swoim znajomym o tym, co się wydarzyło tamtego dnia. Oczywiście mogło być tak, że szukał pretekstu do zerwania ich znajomości i był na tyle perfidny, że chciał, żeby to wyglądało tak, jakby to w rzeczywistości nastąpiło z winy Marii. Myślę, że wiele z nas zna podobne sytuacje, bo pomimo upływu 100 lat, ta dynamika relacji damsko-męskich pod pewnymi względami wcale się tak bardzo nie zmieniła.
Ustalenie charakteru relacji pary lekarzy stanowiło jeden z najważniejszych punktów tej sprawy i zajmowało sporo czasu podczas przesłuchań. O charakter ofiary pytano jego kolegów, współpracowników, którzy nie do końca potwierdzili ów odmalowany wcześniej przez gazety portret przystojnego, czarującego doktora. Niektórzy pracownicy szpitala zauważyli, że doktor Tyliszewski był gwałtowny, szybko się unosił, bywał bardzo nietaktowny, brakowało mu kultury, ogłady i byli też tacy, którzy twierdzili, że był dobrym kolegą i był grzecznym człowiekiem. Można odnieść wrażenie, że dobre zdanie mieli o nim przede wszystkim ci, którzy go znali krócej, tak jak gdyby Jarosław umiał być grzeczny, jeśli mu na tym zależało, potrafił zrobić dobre pierwsze wrażenie, ale im lepiej się go poznawało, tym więcej dostrzegano rys na tym z pozoru ładnym wizerunku. Drugiego dnia procesu zaznawała pani Lejnerowa, która na samym początku została wmieszana w całą sprawę i wskazana przez Maćkównę jako autorka listu. Publiczność liczyła, że jej zeznania dodadzą sprawie pikanterii. Po tym, w jaki sposób przedstawiły to gazety, ludzie sądzili, że Maria chciała zrzucić na Karolinę Lejnerową winę za zabójstwo, więc musiała być o nią zazdrosna. W rzeczywistości Maćkówna wskazała tylko Karolinę jako autorkę listu, który ta faktycznie napisała, więc trudno tu mówić o jakimś rzucaniu na nią podejrzeń. Po prostu zapytana przez policję o treść i inicjały, którymi był podpisany, odpowiedziała. Karolina zaprzeczyła, jakoby łączyło ją cokolwiek oprócz relacji koleżeńskich z doktorem Tyliszewskim. Przyznała, że faktycznie spędzili w tym samym czasie kilka dni na letnisku w Chrebenowie latem 1928 roku. Była tam zresztą również Maćkówna, którą Jarosław przedstawił jako swoją siostrę cioteczną, ale pani Lejnerowa za dobrze znała życie, żeby w to uwierzyć. Po powrocie z letniska Tyliszewski zjawił się kilka razy w sklepie Lejnerów i rozmawiał zarówno z panią Karoliną, jak i jej małżonkiem. Były to relacje przyjacielskie. Jarosław zwierzał się nawet Lejnerom ze swoich problemów z narzeczoną, którą już przyznał, że Maria faktycznie była. Dwa tygodnie przed swoją śmiercią opowiedział Karolinie, że Maria chciała go zastrzelić podczas kłótni, ale wyrwał jej z ręki rewolwer. Zaczął też wtedy mówić o planach wyjazdu do Berlina. Pani Lejnerowa też powiedziała swemu przyjacielowi, że powinien się ożenić z Maćkówną, na co ten odpowiedział jej, że jest głupia i że nie stać go na utrzymanie mieszkania. Widać, że wszyscy naokoło naciskali na młodego lekarza, żeby poślubił swoją wybrankę. Mężczyzna musiał się znajdować pod sporą presją. Jego sytuacja finansowa nie była dobra. Tutaj jeszcze szedł kryzys gospodarczy, inflacja, także on jako lekarz zaczynający dopiero praktykę nie mógł liczyć na wysokie dochody. Spodziewał się chyba, że energiczna narzeczona, która w czasie studiów wielokrotnie mu pomagała, przepychała przez egzaminy, pomagała w znalezieniu pracy, nadal będzie jego aniołem stróżem i pomoże mu się ustawić. No ale Maria nie była cudotwórczynią i okazało się, że to już nie wystarcza, że Jarosław, żeby do czegoś dojść, musi wreszcie sam na to zapracować. Jeśli liczył, że rodzice Marii, których sytuacja finansowa była dość stabilna, pomogą młodym się ustawić, no to też się przeliczył. Zresztą prawdopodobnie rodzice Marii nie byliby też w stanie ich utrzymywać, bo sami wprawdzie dość dobrze stali finansowo, ale też nie byli jakimiś bogaczami. Rodzice Marii też coraz mniej chętnie patrzyli na związek ich córki z Tyliszewskim. Dziewczyna dwa razy próbowała popełnić samobójstwo. Widzieli u niej siniaki, słyszeli kłótnie, no i było coś jeszcze. Choć ówczesne gazety piszą o tym z największą ostrożnością i nie nazywają spraw po imieniu, no to można wyczytać to między wierszami. Maria wbrew mieszczańskiej moralności do ślubu z utratą dziewictwa nie czekała, że tak to ujmę. Zresztą no, nie doczekałaby się i nie mogła już zapewnić rodziców, że jest inaczej, bo zaszła w ciążę. Gazeta Lwowska pisze o tym tak. Miała zostać matką i była na klinice doktora Bocheńskiego na żądanie swego narzeczonego. A zapisana tam była jako mężatka i żona medyka, ale na swoje nazwisko Tyliszewski przychodził tam. O szczegółach w tamtych czasach nie wypadało pisać otwarcie, ale możemy się domyślić, że chodziło o aborcję. Oficjalnie przerywanie ciąży było oczywiście nielegalne, ale ludzie wiedzieli, jak to obejść. Nie wiemy, jak dokładnie wyglądało to w tym przypadku, no ale z pewnością Maria dziecka nie urodziła, także w ten czy inny sposób się tej ciąży musiała pozbyć. No i w związku z tym wszystkim w końcu rodzice Maćkówny zabronili mężczyźnie przychodzić do ich domu. Jego rodzice też nie byli przychylni temu związkowi. Jedni i drudzy zapowiedzieli, że po ślubie nie przyjmą pary pod swój dach. Też nie mieli na to
takich warunków. Jeśli chodzi o państwa Teliszewskich, to zawsze byli dla Marii mili, grzeczni, nie mieli właściwie z nią samą problemu. Mieli raczej zastrzeżenia do tego, jak ten związek wyglądał. Zresztą syn nigdy właściwie im nie powiedział, że jest z Maćkówną zaręczony, że planuje się z nią ożenić. I odczucie wielu osób z bliskiego otoczenia Jarosława było takie, że oni byli tylko przyjaciółmi, a nie parą. Choć później to już chyba bardziej wrogami niż przyjaciółmi i że ona była w nim zakochana, a on zachowywał się tak, jak gdyby mu przeszkadzała, co nie przeszkadzało mu jednak w tym, żeby na przykład brać od niej pieniądze. Także te rodziny jakoś tak bardzo im na drodze nie stawały, może im nie ułatwiały, ale gdyby się uparli na ślub, to rodzice by się ich nie wyrzekli. Później to już zresztą bardziej chodziło o reputację, o to, że po tylu latach narzeczeństwa już nie wypada nie wziąć ślubu i ci rodzice jedni i drudzy raczej ich namawiali, żeby to zrobili. Nawet brali pod uwagę, że przez jakiś czas po prostu zostanie tak jak jest i każdy z nich będzie nadal mieszkał przy swoich rodzicach po ślubie, dopóki nie poprawi się ich sytuacja finansowa, ale młodzi nie byli zainteresowani takim rozwiązaniem i pewnie nie oni jedni byli w takiej sytuacji w tamtych czasach. Pewnie gdyby chcieli znaleźć jakiś sposób na to, żeby być razem, no to by go znaleźli. Tyle, że Jarosławowi nie zależało na tym ślubie aż tak bardzo, żeby narażać się na jakieś trudności i niewygody. Słowo Marii Maćkównie dał, będąc jeszcze nastolatkiem, w czasach, kiedy nie myśli się za dużo o takich rzeczach jak utrzymanie rodziny. Teraz, kiedy już musiał patrzeć na życie nieco bardziej realistycznie, a pierwsze zauroczenie minęło, te zaręczyny stały się dla niego ciężarem. A im bardziej wszyscy naokoło naciskali na niego, żeby zachował się honorowo wobec narzeczonej, tym bardziej czuł się uwięziony w tej sytuacji, a swoje frustracje wyładowywał na Marii. No ale tutaj chodziło przecież o coś więcej niż gierki damsko-męskie. Tutaj w grę wchodziło morderstwo i wbrew temu wszystkiemu, co mówiono podczas rozprawy, to nie dr Teliszewski był w tej sprawie oskarżonym. O wydarzeniach poprzedzających zabójstwo Jarosława Maria zeznawała tak. W toku rozmowy wypłynęła kwestia małżeństwa i na to narzeczony powiedział do mnie: jeśli byś chciała wyjść za mnie za mąż, to przez 7 lat mogłaś to uczynić, i począł mi robić wyrzuty tak, że doprowadził mnie do płaczu. W końcu tak się rozżaliłam, że machinalnie sięgnęłam po rewolwer. Dalsza rozmowa zawierała same zarzuty pod moim adresem, przy czym on podkreślał, że ja jestem winna, żeśmy się nie pobrali, robił mi takie wyrzuty, na które nie zasłużyłam, a gdy poczęłam ponownie płakać, on odszedł ode mnie i znikł mi z oczu. O samym oddaniu strzału Maria nic nie mówiła i w ogóle to, co powiedziała, brzmiało tak, jak gdyby to nie ona ten strzał oddała. Mówiła tylko o tym, że usłyszała dźwięk wystrzału i zaczęła się oddalać. Zapytana o to, dlaczego nie zawróciła i nie sprawdziła, co się stało z jej narzeczonym. Powiedziała tylko, że faktycznie powinna to zrobić, ale nie zrobiła. I twierdziła, że nie pamięta nic z tego, co działo się pomiędzy tym momentem, kiedy Jarosław zaczął od niej odchodzić, a momentem, kiedy znalazła się w domu. Podczas rozprawy w sali sądowej pojawiło się kilkoro świadków, którzy feralnego wieczoru widzieli Marię w pobliżu miejsca zbrodni. Jednym z nich była służąca, niejaka pani Ksenia Koza, która idąc ulicą Potockiego miała usłyszeć męski głos mówiący marsz, a chwilę potem rozległ się odgłos wystrzału z rewolweru, a pani Koza ujrzała kobietę oddalającą się w pośpiechu przez łąkę. Pani Koza była zresztą na tej łące, żeby sprowadzić krowę do domu na noc. Tak tylko mówię, bo oczywiście żarty z nazwiska są totalnie niewłaściwe, poniżej poziomu, no ale jest krowa, jest koza, więc jest trochę prowincjonalnie. Zeznawała również Krawcowa, u której Maćkówna była na krótko przed popełnieniem zbrodni. Kobieta potwierdziła to, co uważali już chyba na tym etapie wszyscy, że Teliszewski nie kochał Marii, że podejrzewała, że mężczyzna mógł ją bić, że Maćkówna była w nim zakochana i wszystko robiła z myślą o nim, ale w drugą stronę to nie działało. Jej nastrój był całkowicie uzależniony od tego, czy miała się spotkać z Jarosławem, od tego, w jaki sposób on się zachowywał, czy był dla niej miły, czy nie. Jak się nie widzieli, to była przygnębiona, oddawała mu pieniądze, które dostawała od rodziców albo pożyczała. W październiku 1929 roku była już zadłużona u różnych osób na 1500 zł. Ogólnie widać było w tym związku dużą dysproporcję. Krawcowa tak tego nie wyraziła, ale tak można podsumować tę sytuację, które kobieta opisywała. Te i inne zeznania dotyczące zachowania dr Maćkówny podsumowali zresztą biegli psychiatrzy, powołani jako eksperci w tej sprawie. Określili oni kobietę jako egocentryczną,
mającą skłonność do egzaltacji. To ostatnie akurat pewnie można było powiedzieć o co drugiej kobiecie w tamtych czasach, bo trochę chyba tego od ówczesnych kobiet oczekiwano. Biegli uznali, że ma ona usposobienie histeryczne, jest nadwrażliwa, żyje we własnym fikcyjnym świecie, nie potrafi się skupić, na co dowodem miał być między innymi fakt, że, cytuję, trafia trudno w sens pytania, odpowiada szeroko i rozwlekle i zmierza do wszystkiego drogą okrężną. To samo by można powiedzieć o każdym polityku wypowiadającym się publicznie kiedykolwiek. Akurat to, że w ten sposób zeznawała przed sądem w sprawie, w której była oskarżona o morderstwo, wcale nie musi być kwestią braku skupienia i tym, że żyła własnymi fikcjami. Bardzo prawdopodobne, że odwracała uwagę od tego, o czym nie chciała mówić i co mogło jej zaszkodzić. I jeśli tak było, to zrobiła to bardzo skutecznie, bo biorąc pod uwagę, że ukończyła medycynę, no to prawdopodobnie była osobą, która potrafiła się skoncentrować na czymś. Inną opinią na temat osobowości Maćkówny było, że, cytuję, ze swoich ideałów nie chce zrezygnować za żadną cenę, co jest rysem patologicznego charakteru. Biegli mówili też o wyidealizowanym obrazie miłości, jaki miała Maćkówna. Jeden z nich mówił tak. Całe jej życie jest szeregiem fikcji. Jedną z nich była fikcja idealnego obrazu Deliszewskiego, drugą fikcja idealnej miłości. Aby umożliwić sobie życie fikcjami, stara się niemiłe sobie kompleksy tłumić, a reaguje na to przy pomocy ataków. W chwili, gdy ją pytano o kwestię strzału, popadła właśnie w taki atak. Jednocześnie biegli wykluczyli, by Maćkówna mogła być chora psychicznie, niepoczytalna w chwili popełnienia czynu. Twierdzili tylko, że stwierdzono u niej amnezję, która obejmowała wyłącznie tych kilka minut, kiedy popełniała zbrodnie, i tuż po niej, i granice tej pamięci i niepamięci były ściśle określone. Podsumowując całą sprawę, dr Frostik stwierdził, że w tej sprawie istnieją cztery możliwości. Pierwsza jest taka, że Teliszewski był zazdrosny o narzeczoną i robił jej awantury. Druga, że Teliszewski chciał się od Maćkówny uwolnić i urządzał jej awantury i sceny, żeby się rozstać. Trzeci, że Maćkówna wymyśliła sobie, że narzeczony był o nią zazdrosny, bo było to lepsze niż myśl, że jej nie kocha. A swoją drogą można przecież kogoś nie kochać i nadal być zazdrosnym. No a czwarta taka, że motyw był jakiś zupełnie inny, pozostaje nieznany i że wynika to z pełnej niedomówień relacji Maćkówny i Teliszewskiego. W ogóle mam wrażenie, że strasznie dużo miejsca w tym procesie poświęcono tym relacjom między nimi, żeby ustalić, czy Maćkówna była namolna, czy się narzucała Teliszewskiemu, czy wręcz przeciwnie i to Teliszewski ją nękał. Jak czytam te wywody, to mam cały czas wrażenie, że to jest jakaś taka rozmowa bohaterów ckliwego romansidła, a nie dowód przeprowadzony na sali sądowej, bo tak naprawdę, no jakie to ma znaczenie? Z tego, co już zdążyliśmy się dowiedzieć o tej parze, to wszystkie te cztery punkty równie dobrze by mogły występować jednocześnie. Świadkowie potwierdzali, że on bywał wobec niej agresywny, też tam na różnych etapach ich znajomości te uczucia wzajemne się różnie układały i zmieniały. Wiadomo, że to był toksyczny związek. I to z obu stron ta toksyczność zachodziła. Ale jakie to ma znaczenie koniec końców dla uznania Maćkówny za winną lub niewinną zarzucanego jej czynu? Powinno chyba mieć marginalne. Nic nie wskazuje na to, że zastrzeliła go w obronie koniecznej. Ona sama też tak nie twierdzi. Więc jaki sens ma rozpatrywanie, czy on był o nią zazdrosny, czy nie, czy ona sobie wymyśliła? No efekt był jaki był, a zazdrość nie usprawiedliwia przecież zabójstwa. A może właśnie usprawiedliwia? Prokurator był zdania, że nie. Na zakończenie swojej mowy podkreślił, że w myśl ustawy winna oskarżona za czyn swój odpowiadać, gdyż popełniła go w stanie świadomym, a zamroczenie świadomości zachodzi u każdego niezawodowego zbrodniarza. Co do tej ostatniej tezy, to pewnie współczesna kryminologia mogłaby z tym polemizować. Podczas mów końcowych Maria Maćkówna, ma się rozumieć, zemdlała po raz kolejny, wydawszy uprzednio ostry, przeraźliwy okrzyk i musiała zostać wyniesiona z sali, gdzie po kilkunastu minutach szczęśliwie oprzytomniała, akurat żeby zdążyć na przemowę swego obrońcy, który wystawił jej taką laurkę, że pewnie nigdy w życiu nie usłyszała pod swoim adresem tylu komplementów. Szczególnie mnie ujął jeden fragment. By poświęcić dla miłości mężczyzny tyle, ile poświęciła Maćkówna, potrzeba być ideałem kobiety. Denat wszystko, co jako mężczyzna posiadał, jej zawdzięczał. No dosłownie wszystko, włącznie ze zgonem w wieku lat 31. Obrońca sięgnął też po ciekawy trik, a mianowicie w swojej przemowie powtarzał, jak bardzo współczuje panu prokuratorowi, że ten musi oskarżać Marię Maćkównę, że on na pewno nie chce w ogóle jej oskarżać, tylko musi, no bo to jest
jego obowiązkiem, ale z pewnością nie może przez to spać po nocach. Na koniec zwrócił się do ławników takimi słowami: proszę was, przytulcie ją do siebie, umożliwcie jej powrót do życia, powrót do zawodu, powrót do niesienia pomocy cierpiącej ludzkości. Swoją drogą reporter sądowy podsumował to następująco. Na tym obrońca skończył swoje przemówienie, które było umiarkowane, bez patosu i bez zbędnej frazeologii. Nie wiem, czy to miała być ironia, czy po prostu to, co rozumiemy przez patos, się bardzo zmieniło w ciągu ostatniego wieku. Efekt był taki, że przysięgli jednocześnie uznali ją za niewinną skrytobójczego morderstwa i 9 z 12 uznało ją za winną zbrodni zabójstwa w afekcie. Wszyscy stwierdzili, że oskarżona działała w stanie wzburzenia umysłowego wykluczającym świadomość, pomimo że zupełnie co innego sugerowali biegli. O dziwo Maria nie zemdlała, usłyszawszy ten wyrok, za to podobno rzewnie płakała. Sprawozdawca nie ukrywał, że ten werdykt był zgodny z opinią publiczną i zdecydowana większość przebywających na sali przyjęła go z ulgą i zrozumieniem, włącznie z rodziną zamordowanego, która wprost powiedziała, że nie zależy im na ukaraniu Maćkówny, bo i tak to niczego już nie zmieni. No i tak oto doktor Maćkówna wolna wróciła do domu. Zatytułowałam ten odcinek Fikcja idealnej miłości, ale nie wiem, czy bardziej adekwatny nie byłby tytuł Fikcja sprawiedliwości. Bo to, co wydarzyło się na tej sali sądowej, trochę na to zakrawa. I żeby nie było, ja zwykle jestem pierwsza, żeby stawać po stronie kobiet, w obronie kobiet. Zawsze uważam, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla przemocy, nierównego traktowania, upokarzania itd., itd. Mam też dużo empatii, kiedy myślę o sytuacji kobiet w tamtych czasach i wcześniej, później też, kiedy do tej równości no, było bardzo daleko, kiedy zdanie kobiet się nie liczyło albo liczyło się w ograniczonym zakresie, kiedy ten brak męża był też piętnem i te młode dziewczyny albo ich rodziny prowadziły jakieś takie gry, żeby tych facetów usidlić, zanim minie termin przydatności panny. Natomiast powiedziawszy to wszystko, no na litość boską, to nie kobieta została w tej sprawie zamordowana, tylko mężczyzna. Jak się czyta te sprawozdania z sali sądowej, to chwilami się o tym zapomina, bo cała ta sprawa jest prowadzona tak, jak gdyby to Teliszewski był w niej oskarżonym i nawet jeśli on ją zwodził, nawet jeśli nie był najsympatyczniejszym człowiekiem, nawet jeśli był beznadziejnym złamasem, bo wszystko wskazuje na to, że był, to jednak chyba nie był wystarczający powód, żeby go zabije. A z tego wyroku wynika, że zasadniczo to był i że wystarczy udowodnić, że ofiara była niesympatyczna, nieuczciwa. No i może to posłużyć za wystarczający powód do tego, żeby kogoś uniewinnić w sprawie o morderstwo. Mam wrażenie, że pani doktor umiała świetnie robić z siebie ofiarę. A ten wyrok wbrew pozorom jest wyrazem nierównego traktowania kobiet, bo zakłada, że Maria Maćkówna nie kierowała samodzielnie swoim życiem, nie myślała samodzielnie, że była taką bezwolną ofiarą, kobietką, która żyje tylko dla jednego mężczyzny, robi to, co on jej każe, nie ma poza tym mężczyzną żadnych innych zainteresowań i że tak właściwie to jest dobrze. I mężczyzna powinien być za to wdzięczny, że jest tak przez tę kobietę traktowany, no bo to jest ideał kobiety w zasadzie, z tego, co powiedział obrońca. Dziś stwierdzenie, że ktoś jest typem kobiety, która kocha tylko jednego mężczyznę i nie ma poza nim żadnych zainteresowań, no byłoby raczej postrzegane jako coś negatywnego i niezdrowego. Ale wtedy właściwie zostało to powiedziane jako komplement. Z tych opinii biegłych też wynikało raczej, że ona nie była niepoczytalna w chwili morderstwa, że działała we wzburzeniu, ale wiedziała, co robi i była w stanie odróżnić dobro od zła. Co więcej, nosiła broń w torebce już od pewnego czasu. Już raz wcześniej próbowała strzelać do Teliszewskiego, groziła mu bronią. Te jej wcześniejsze próby samobójcze, no to też mi wygląda bardziej na próbę zwrócenia na siebie uwagi, bo jakby naprawdę chciała się zabić, to zrobiłaby to raczej skutecznie, szczególnie mając wykształcenie medyczne. I ja też nie kwestionuję tego, że doktor Teliszewski źle ją traktował i ją wykorzystywał, bo niewątpliwie tak było, ale ona też nim manipulowała, przynajmniej próbowała. Też go do siebie w ten sposób przywiązywała, tym, że pomagała mu w nauce, że dawała mu pieniądze. Prawdopodobnie czuła, że on jej nie kocha tak, jak ona by tego chciała, ale miała obsesję na jego punkcie i nie chciała odpuścić, nie umiała odpuścić, więc go próbowała zagłaskać na śmierć, uszczęśliwiać na wszystkie możliwe sposoby. No i to jest takie smutne i do pewnego stopnia można jej współczuć. No ale ostatecznie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za swoje wybory i ponosimy ich konsekwencje.
końcu to on zdecydował się na wyjazd ze Lwowa i tym samym też zrezygnowanie z tej opieki, którą Maria nad nim roztaczała, co pokazywało dość jasno, że chciał od niej uciec i naprawdę dla wszystkich by było najlepiej, gdyby doktor Maćkówna po prostu mu na to pozwoliła. Ale ona wolała, żeby był martwy, skoro nie mógł należeć do niej. I gdyby rozkład płci w tej historii był odwrotny, gdyby z takich samych pobudek mężczyzna zastrzelił kobietę, to nikt nie miałby wątpliwości co do jego winy. Maria Maćkówna wyszła wolna z sali sądowej ku uciesze wszystkich zebranych. Zebranych, którzy jakoś nie myśleli o tym, że jak wkładała pistolet do torebki, to jednak była poczytalna. Jak śledziła swojego narzeczonego przez prawie cały dzień, też. I ciekawe, że do tej awantury doszło akurat w Zaroślach, w mało uczęszczanej uliczce, gdzieś w drugim końcu miasta, akurat pod szkołą sióstr bazylianek, do której Maria uczęszczała przez kilka lat. I świetnie tę okolicę znała, na co nikt w czasie rozprawy ani w artykułach prasowych nie zwrócił uwagi, a przecież ten szczegół jest dość istotny i sugeruje, że Maria to miejsce wybrała, że zwabiła prawdopodobnie Jarosława celowo właśnie tam, bo też nikt nie wyjaśnił, po co on w ogóle miałby tamtędy iść, dokąd się wybierał, dlaczego wybrał tę drogę, po co łaził tam wieczorem tak daleko od swojego mieszkania, skoro nie miał tam nic do załatwienia. Nawet dziecko nie uwierzy w to, że Maria natknęła się tam na niego przypadkiem, po tym jak cały dzień się na niego czaiła i go śledziła. I to, że po tym jak oddała strzał spanikowana i nie pamiętała momentu oddania strzału, jest bardzo możliwe, ale możliwe jest też, że po prostu tak mówiła. Na pewno otargały nią silne emocje, ale to nie zmienia faktu, że to wszystko wygląda na zaplanowaną zbrodnię, nie na działanie w afekcie. W przeciwieństwie do Gazety Porannej, która relacjonując proces raczej wydawała się przychylna Maćkównie, ilustrowany Kurier Codzienny donosił o tym wyroku z pewnym zdziwieniem i niesmakiem i relacjonował też demonstrację, która odbyła się po zapadnięciu wyroku na rynku we Lwowie. Demonstrację na cześć Marii Maćkówny zorganizowaną przez kobiety, głównie te pochodzące z wyższych sfer. Tłum zebrał się przy wejściu do kamienicy, w której mieszkała Maćkówna. Powitano ją tam okrzykami, wiwatami, niczym gwiazdę filmową. Korespondent ilustrowanego Kuriera Codziennego skwitował to zdaniem: niesmaczna ta demonstracja wywołała wśród stateczniejszej i nierozhisteryzowanej publiczności przykre wrażenie. Jak się przez wiele dni żyje jakąś sprawą, to później trudno tak z dnia na dzień odpuścić, szczególnie jeśli nie pojawi się akurat inna, równie sensacyjna i zajmująca. Także lwowscy plotkarze nadal rozmawiali o dr Maćkównie i z tych rozmów wyszło im, że Maria po tym jak została uniewinniona, poszła na grób Teliszewskiego i tam popełniła samobójstwo. W ostatnich dniach kwietnia redakcje Gazety Porannej zalały telefony od czytelników, którzy chcieli wiedzieć, czy jest to prawda. I w związku z tym w gazecie ukazał się artykuł o tym, że dr Maćkówna nie popełniła samobójstwa. Artykuł napisany w takim tonie potępienia dla plotkarzy. Tam piszą o stugębnej famie, która lubuje się w jątrzeniu cudzych ran. Pragnę przypomnieć, że ta gazeta przez cały tydzień rozpisywała się o sprawie Maćkówny w artykułach na kilka stron, że wcześniej anonsowała ten proces tak, jak gdyby to była premiera teatralna, więc teraz takie potępianie ludzi za niezdrowe zainteresowanie losami głównej bohaterki zakrawało trochę na hipokryzję. Więcej informacji o sprawie Marii Maćkówny już się nie pojawiło. Jej miejsce zajęły kolejne sensacyjne, krwawe i zagadkowe wydarzenia. Po tym wszystkim mam poczucie, że Maria Maćków, bo takie było jej oficjalne nazwisko, i Jarosław Teliszewski byli parą dość niesympatycznych ludzi, choć każde było niesympatyczne na swój sposób. Maria była na pozór uległa i pomocna, choć tak naprawdę był to jej sposób na kontrolowanie i uzależnianie. A kiedy to nie skutkowało, sięgała po szantaże emocjonalne, nieudolne próby samobójcze i ogólnie robienie z siebie ofiary. Jarosław był furiatem, ale w gruncie rzeczy słabym, niezbyt zdolnym mężczyzną, zbyt leniwym, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Dlatego latami pozwalał narzeczonej, żeby wszystko za niego załatwiała. Jej potrzeby w tym wszystkim nie miały dla niego żadnego znaczenia. Powiedziałabym, że ich związek nie miał nic wspólnego z miłością z żadnej ze stron, bo z jednej strony to była obsesja i uzależnienie, a z drugiej interesowność i wygoda. Taki układ sił w relacjach międzyludzkich, nie tylko tych romantycznych, ale też wielu innych, mam wrażenie, jest czymś ponadczasowym i myślę, że wielu z nas bez trudu wskaże takie i podobne relacje w swoim otoczeniu czy w swoim własnym życiu, teraz albo kiedyś w przeszłości.
Dlatego ta historia, wydaje mi się, jest dobrą przestrogą, do czego takie toksyczne relacje pełne niedopowiedzeń, nieszczerości mogą doprowadzić w skrajnych przypadkach, bo Maria Maćkówna była prawdopodobnie ostatnią osobą, o której by się powiedziało, że mogłaby być zdolna do popełnienia zbrodni. De facto nawet po tym, jak ją popełniła i zostało jej to udowodnione, to ludzie w zasadzie nadal w to nie wierzyli i uznali, że tak naprawdę to wtedy była niepoczytalna. Byłam ciekawa dalszych losów dr Maćkówny. Odnalazłam jej nazwisko w roczniku lekarskim Rzeczpospolitej Polskiej na rok 1938. Maria Maćków urodzona w 1901 roku, tytuł doktora uzyskała w 1928, więc to na pewno ona. W 1938 roku miała 37 lat. Nadal mieszkała w tym samym miejscu, w kamienicy pod adresem Rynek 42, tej samej, pod którą kobiety urządziły demonstrację na jej cześć. Z tego wynika, że najprawdopodobniej przynajmniej do wybuchu II wojny światowej nadal pracowała jako lekarka, a ponieważ nadal nosiła to samo nazwisko, można założyć, że nie wyszła za mąż. W jednym z pierwszych powojennych roczników lekarzy RP wydanym w 1948 roku nazwisko Maćków już nie widnieje. Może oczywiście to oznaczać bardzo wiele różnych rzeczy. Pierwsza, która się nasuwa, no to oczywiście, że zginęła w czasie wojny, ale mogła też pozostać we Lwowie i przyjąć narodowość ukraińską, mogła w czasie wojny trafić w głąb ZSRR albo do III Rzeszy i stamtąd wyemigrować w jednym z wielu kierunków, w które emigrowali Polacy w tamtym czasie. Wreszcie mogła znaleźć się wśród repatriantów i zamieszkać w którymś z zasiedlonych po wojnie obszarów kraju na tak zwanych ziemiach odzyskanych, ale nie praktykować dłużej medycyny. Wreszcie między 1938 a 1948 rokiem mogła też wyjść za mąż i zmienić nazwisko i gdzieś w tym rejestrze lekarzy widnieje, ale już pod innym nazwiskiem, albo mogła też zmienić nazwisko nie wychodząc za mąż, bo jak wiadomo w tamtych czasach, kiedy trzeba było odtwarzać te dokumenty sprzed wojny, no to tam się różne rzeczy działy z nazwiskami, z datami urodzenia, także dość łatwo było zatrzeć swoją tożsamość i stworzyć sobie zupełnie nową. Niestety nie udało mi się ustalić, która z tych wersji jest prawdziwa. Przeszukałam te największe, najpopularniejsze bazy strat wojennych, ale nie ma tam wzmianki o Marii Maćków, której rok i miejsce urodzenia pasowałyby do tej naszej niebohaterki. Z ciekawości wpisałam też Maria Tyliszewska, bo przypomniałam sobie, że Maria zeznawała, że czasem meldowali się z Jarosławem w pensjonatach, udając małżeństwo. Ona też przy różnych okazjach posługiwała się nazwiskiem narzeczonego, więc przyszło mi do głowy, że może w czasie wojny, kiedy wielu ludzi próbowało mylić tropy i podawać okupantom fałszywe dane do różnych dokumentów, mogłaby posłużyć się właśnie tym nazwiskiem, ale takiego kogoś też nie znalazłam. Tu by pewnie były potrzebne jakieś dłuższe i bardziej zaawansowane poszukiwania, wizyty w paru urzędach. Także na ten moment niestety to wszystko, co wiem o Marii Maćków. Także na dziś to już wszystko. Rysunki z sali sądowej możecie obejrzeć na Facebooku i Instagramie Zbrodni Prowincjonalnych. Pełna lista źródeł jest jak zawsze pod linkiem w opisie. Życzę Wam trochę ochłody w te upalne letnie dni, a jeśli tak jak ja uprawiacie ogródki warzywne, tudzież inne rzeczy rosnące w ziemi, to sobie i Wam życzę trochę deszczu. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.